Się, wy skośnąkie małpy. Ta nguyền rủa ngươi, đừng động đến thánh vật của chúng tao. Trong đó là những giấy tờ quý báu. Nếu chúng rơi vào tay kẻ lạ, thì sự trả thù của các ngôi sao sẽ giáng lên đầu tên vô đạo. Szefie, niech pan spojrzy, to on. No, ten Polak, który przychodzi do nas od kilku miesięcy. Piszą, że to sławny profesor, odkrył jakieś cenne rękopisy na Sorbonie. Ten? Tak.
Mam nadzieję, że nie obrazi się pan profesorze, jeżeli zaproszę pana na kieliszek koniaku. A skąd pan wie, że jestem profesorem? No. Od razu poznałem pana na okładce. Właściwie to nie piję. Oto kilka przykładów potwierdzających moją hipotezę. Jak wiecie, jestem jedynym na świecie, który uznaje sukhothajski rodowód pisma klasztornego. Tutaj możecie państwo zobaczyć tę niezwykle rozbudowaną ornamentykę i staranne niemal malarskie cieniowanie znaków. Oczywiście było to możliwe tylko dzięki wysokiej... Było to możliwe dzięki... wysokiej jakości papieru, na którym powstał ten rękopis, pochodzący prawdopodobnie z końca XIII wieku. Następny, proszę. Ten rysunek z XV wieku przedstawia mnicha malującego kierunek. Co to jest? Skąd się to tu wzięło? Światło? Światło! Skąd pan to ma? Nie wiem. Pytam się, skąd pan to ma? Nie wiem, leżało między pana reprodukcjami. Czyje to jest? Pytam się, skąd się to tu wzięło? Koniec na dzisiaj. Zobaczymy się za tydzień. Dobra. To ja podłożyłem to zdjęcie. Skąd pan to ma? Czekałem na pana 30 lat. No, na mnie dlaczego? Bo jest pan jedynym naukowcem na świecie, który wierzy w istnienie kultury Prakhravanit i zna ten język. Czy pan to... Gdzie pan to ma? Oto oryginał. Skąd pan to ma? Nauka nie zna tego dokumentu. To zdobycz wojenna z Indochin. Tak. Jestem pewny. Niemal klasyczny przykład tajnego języka Krumvanit, wymarłej kultury z okręgu Prakhravanit. Posługiwali się nim tajscy mnisi, strzegący w klasztorach tajemniczych relikwii. Wie pan co? Do tej pory uważano mnie za wariata, który wierzy w mity. A teraz ten dokument dla mnie jest bezcenny. Potwierdza moją teorię. Pan musi odczytać ten dokument. Potrzebuję na to trochę czasu. Chciałbym to dokładnie zbadać w laboratorium, żeby ustalić, w jakim powstało okresie. Gdyby pan zechciał odwiedzić mnie w niedzielę w mojej pracowni... Dobrze. Ale manuskrypt pozostanie u mnie. Deng pana odprowadzi.
Przepraszam. Dawno pan służył u pana Travena? Profesorze, niech się pan nie trudzi zadawaniem pytań. Dęk ma wyrwany język. Na to, że w środku jest drugi manuskrypt. Trzeba go wyjąć. To nie takie proste, trzeba by to przeciąć. Jest bardzo cenny, tylko pan może zadecydować. Już zdecydowałem. Mam tu taki bardzo skomplikowany aparat własnej konstrukcji. Bardzo intensywna woń. Wie pan, to dziwne, profesorze, ale ten zapach, tak pachnie dżungla, to strach, tak pachnie strach. Dżungla wtedy paruje. Czy jest pan w stanie to odczytać, profesorze? To jest na pewno to samo pismo, co na zewnętrznym manuskrypcie. Niech pan popatrzy. O, widzi pan tutaj? Występują podobne ideogramy. Pal i dok mają podobne akcentacje. Co jest z tym światłem? Przepraszam, zawołam portiera. Gotowe. Dziękuję, Paul. Halo! Halo, centrala! Proszę mnie... Halo! Uważaj!
Gdyby panowie przypomnieli sobie jeszcze jakieś szczegóły, bardzo proszę skontaktować się ze mną, telefonicznie. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Uwaga. Jadowite węże w centrum Paryża. Żegnam. Do widzenia. Czy podrzucić pana? Nie, dziękuję. Chętnie się przyjdę. Ostro pani jeździ. Ostro, kim pan jest? Inspektor Bourgeot. Świetnie, właśnie pana szukałam. Christine Jobert, François. Proszę mi powiedzieć, co tu się stało? Stało? A skąd pani wie, że tutaj się coś stało? Pan pozwoli, to zostanie moją tajemnicą. Podobno zginął człowiek. Jak? Naprawiał światło. Spadł z drabiny. Żegnam panią. Proszę mi oddać ten film. Słyszy pani? Wszystko jedno. I tak nie opublikuje pani tych fotografii. Dobry wieczór, profesorze. Dobry wieczór, pani. Czekam na pana. A nie, nic z tego, proszę pani, u mnie w domu studentką nie zaliczam. Ale pan się pomylił, ja nie jestem studentką. Christine Jobert, François. Chciałam spytać o to, co wydarzyło się na uniwersytecie. Proszę pani, nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Ale pan był tego świadkiem, a tam zginął człowiek. Niech się pani zwróci do policji. Ale pan mi musi powiedzieć. Proszę pani, nic nie muszę. I proszę mi dać święty spokój. Droga do groty potęgi i mocy w Dolinie Tysiąca Węży. Jeżeli nie padłeś zabity przez moich strażników, ty, dobro zły, idź. Płaski kamień, głowa węża. Ruszaj, nie ruszaj. Trzy razy kuman. Wielki skarb i straszna broń. Zapanujesz nad światem, jeśli wyzwolisz potęgę i moc. Dobry, zły, zginiesz. W naczyniu poznania nowe życie. Oczywiście większość słów w tym tekście jest wieloznaczna. Dlaczego nie przetłumaczył pan słowa kuman? Właśnie, z tym miałem najwięcej kłopotu. To słowo nie ma odpowiednika w żadnym języku europejskim. Tylko proszę nie zapominać, że jest to tajne pismo klasztorne. Z kontekstu wynika, że kuman może być równie dobrze jakimś tajnym elementem wskazującym drogę, ale również jakąś groźną przeszkodą, czyhającą na ewentualnego śmiałka. Co się stało, Dęk? Pan pozwoli, że pożegnam się. Profesorze, czy to nie jest zastanawiające, że od momentu
wydobycia manuskryptu. Węże krążą wokół nas, atakują. W manuskrypcie jest także mowa o wężach. Dolina Tysiąca Węży. Profesorze, a co by pan powiedział, gdybyśmy się tam wybrali razem? Profesorze! Dzień dobry. Podwiozę pana. Nie, dziękuję. Mam ochotę na spacer. To pospaceruję z panem. Słuchaj, mam do ciebie jeszcze prośbę. Zadzwoń zaraz pod numer 28 812 25 i poproś Jana Tarnasa. Profesora Jana Tarnasa. Dobra? No. Cześć. Dziękuję bardzo. Już jestem. A więc mówi pan profesorze, że to wyglądało tak, jakby węże atakowały manuskrypt? Przepraszam, tak. Telefon do pana profesorze. Do mnie? Tutaj? Przepraszam. A, zaraz wrócę. Ktoś zrobi mi kawał. Bernard Traven, urodzony w 1926 roku w Marsylii. W czasie wojny indochińskiej służył w lotnictwie w eskadrze helikopterów. Wyróżnił się w Laosie, dwukrotnie ranny. Od 1954 roku w Algierii. W 1960 przechodzi na emeryturę w stopniu majora. Potem pojawia się w Kongo. Ten facet stojący tuż obok prezydenta Nkomo to właśnie Traven. Wreszcie w latach 70. pojawia się w Afryce u boku cesarza Bokassy. Oficjalnie jako doradca, a nieoficjalnie wsławił się nielegalnym wywozem dzieł sztuki. Przez ten cały czas bywa także przez dłuższe okresy w Paryżu. Ma tu nawet dom. W pewnych kręgach znany jest jako kolekcjoner starych rękopisów. A ten drugi? Mam tylko to zdjęcie. To Polak. Profesor orientalistyki, od 3 miesięcy na stypendium rządowym we Francji. Niestety nie wiemy, co go naprawdę łączy z Travenem, poza oczywiście zamiłowaniem do starych rękopisów. Dobrze. Proszę dalej. Kiedy ta reporterka oddała materiał do redakcji, przejrzeliśmy go rutynowo. Zainteresowała nas fotokopia laotańskiego dokumentu, będącego w posiadaniu Travena. Podobno kiedy pracowali nad nim z tym Polakiem, wydarzył się ten wypadek z wężami. Do rzeczy. Dziwnie wyglądał ornament na tym dokumencie. Nie pasował do reszty. Nasi specjaliści stwierdzili, że jest to jakby odwzorowanie taśmy perforowanej, przy pomocy której programuje się zapis komputerowy. Przełożyli to na język zrozumiały dla naszych komputerów. I co się okazało? No, słucham. Co to jest? To struktura stopu ceru, lantanu i nieodymu. A taki stop można uzyskać tylko w warunkach próżni kosmicznej. O ile mi wiadomo, ani Rosjanie, ani Amerykanie takich prób nie przeprowadzali. No, to zaczyna być interesujące. Chciałbym też zwrócić uwagę, że w tekście tego dokumentu
Mowa jest o jakiejś straszliwej broni. Ciekawe. Żober, proszę nie wchodzić, naczelny nie przejmuje. Czy sekretarka nie powiedziała pani, że jestem zajęty? Tak, ale ja muszę wiedzieć, co się stało z moim materiałem. Z jakim materiałem? Ta historia z wężami na uniwersytecie. Miał być dla mnie pół kolumny. Pierwszy raz o tym słyszę. Przecież mój szef oddał to do numeru. Nie wiem. Ja nie jestem od planowania numerów. Proszę się jego spytać. Ale jego nie ma! Niech pani się uspokoi. Sprawa na pewno się wyjaśni. A poza tym naprawdę jestem zajęty. Co oni ci powiedzieli, że przyjdzie? Ale nie, no nie, no. Panno Żober! Panno Żober! Panno Żober, ja rozumiem pani wzburzenie. Miałem okazję rzucić okiem na pani artykuł, bardzo interesujący. Pan go widział? Tak. I gdzie on teraz jest? Może gdzieś utknął. A pan kim jest? Umówmy się, że reprezentuję właścicieli wydawnictwa. Mam dla pani interesującą propozycję. Słucham. Radziłbym panom wybrać się na budowę huty po zwiedzeniu starych klasztorów. To niedaleko, w Luang Prabang. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, jeżeli czas nam pozwoli.
Panie Jung, mamy prośbę. Chodzi o pomoc w zorganizowaniu nam transportu. Chcielibyśmy pożyczyć jakiegoś jeepa. Niestety, bardzo mi przykro. Spóźniliście się, panowie. Jedyny wóz terenowy, jaki ma nasze ministerstwo, oddano wczoraj do użytku dziennikarzowi z Europy. Przyjechał tu robić cykl reportaży, a samochodem osobowym nie sposób wybrać się do dżungli. A nie ma tu jakiejś wypożyczalni samochodów? Dobrze zapłacę. Przykro mi. Mamy zbyt mało samochodów. Chętnie jednak dam wam opiekuna, który zajmie się wami. Nasz pracownik, pan Numi, będzie wam towarzyszył. Panowie, mam nadzieję, że w miłym towarzystwie podróż upłynie wam przyjemniej. Czy to konieczne? Niestety tak. Nie myślcie, panowie, że wam nie ufamy. Robimy to tylko w trosce o naszych gości. Tysięcy trangów za wynajęcie autobusu to szaleństwo. Oni wykorzystają każdą sytuację. Musi się pan do tego przyzwyczaić. Profesorze! O Boże. Pan ją zna? Nie, ona mnie zna. Wobec tego proszę powiedzieć, ile pani żąda za odstąpienie tego grata? Pan chyba żartuje. Gotów jestem dobrze zapłacić. Może go pan mieć pod jednym warunkiem. Jakim? Że pojedziemy nim razem. To wykluczone. W takim razie nic z tego. Dobrze. Zgadzam się, ale pod warunkiem, że na temat naszej wyprawy nie napisze pani ani słowa. Pan zapomniał, że to ja stawiam warunki. Dzień dobry, słucham panią. Chciałam nadać telegram do Paryża. Proszę bardzo. Daj mi tekst telegramu tej pani. To niemożliwe. To tajemnica. Nie... Proszę mnie puścić. To nie... nie wolno. No i co? Wysłała telegram do redakcji. Jutro jadą do klasztoru w Lerpnochta. To daleko. Zostaniesz tutaj, ja wracam do Paryża. I nie było tu żadnych dróg? Nie, dawniej wszędzie była tu dżungla. Przejścia przez nią znali tylko partyzanci. Tak jak mój ojciec. Znał tu wszystkie ścieżki. Nawet do takich klasztorów jak ten w Lerpnochta, do którego chcecie się dostać. A teraz? Czy ktoś zna te ścieżki? Hej tam! Co wam się stało? Dzień dobry. Dzień dobry.
Nie poznajesz mnie? Nie. A teraz? Koń E8, G7. F8, G7. I mat, Andrzej! Uważaj, bo w brudzie. Ciebie. Co ty tu robisz? Ile lat się nie wiedzieliśmy? No, 15 lat chyba. 15 lat? Tak, to niespodzianka. Skąd jedziesz i dokąd? Do klasztoru w Lergnochta. To jeszcze długa droga. Ale mieszkam tutaj niedaleko. No. Zabierzcie mnie do wozu, zapraszam na obiad i na herbatę. Mam zaproszenie na obiad. Poczekaj, zabiorę tylko swoje rzeczy. Kto to jest? Mój znajomy, Rosjanin. Pan wiedział, że on tu będzie? Skąd? Nie podobają mi się pańskie kontakty. Proszę się pospieszyć, woda zaraz się skończy. Już idę. Kiedyś my dość bardzo interesowałem się wschodem. Wiele czytałem na ten temat. Potem ciekawiła mnie tibetańska filozofia, yoga. A teraz prawie od roku pracuję tutaj, w samym środku Azji, i wiesz co? Niczego nie wiedziałem. Absolutnie niczego. A ty co tu robisz? Turysta? Chodzisz, patrzysz, szukasz czegoś? Może. Co się stało? No nic takiego, uspokójcie się, taka mała przygoda. No co się tak gapicie? To najnowszy wynalazek naszych biochimików. Paralizuje węże, nie wyrządzając szkody innym stworzeniom. Profesorze, przydałoby nam się kilka takich pojemników. Nie można by kupić od was? Przykro mi, ale nie. Zostało nam zaledwie kilka sztuk.
Tutaj rozbijemy obóz. Chce pan powiedzieć, że to jest Lerknochta? Gdzie w takim razie jest klasztor? 1,5 kilometra stąd. Ale samochód tam nie dojedzie. A poza tym za chwilę będzie ciemno. Przyniosłem go tutaj nocą. Wolałem, żeby Numi nie wiedział, że wybieramy się nie tylko do klasztoru. A gdzie jeszcze? Dowie się pani na miejscu. Trên thế giới này không có thung lũng nào như vậy. On mówi, że nie ma takiej doliny. Tại sao ông lại có được bản này? Niech pan powie, że oddamy im wszystkie rękopisy skradzione ze świątyni, pod warunkiem, że oni wskażą nam drogę do doliny potęgi i mocy. Chuntoi sechalai tatkan bawat, nie ma nic, co gön, den tulung sikman wachung wi. Chưa có ai dám vượt qua ranh giới của thung lũng đó cả. On mówi, że jeszcze nikt nie śmiał przekroczyć granicy tej doliny. Bzdury. Niech nam dadzą przewodnika. Những nội dung của bản thảo rất cần thiết cho chúng tôi như ăn nước vào mặt trời. Święte. Thiếu những thứ đó, chúng tôi không thể nhìn vào sự vĩnh cửu được. Te święte teksty są nam potrzebne jak słońce i powietrze. Bez nich nie możemy zaglądać do wieczności. On musi poradzić się, braci. Tylko szybko. Jeśli się nie zgodzą, zniszczę te manuskrypty. Chúng tôi đồng ý. Nhà sư này sẽ dẫn đường cho các ông đến thung lũng. Zgadzają się. Ten mnich pokaże nam drogę. Nhưng nếu ông không trở lại thì sao? Starzec pyta, w jaki sposób odzyskają święte teksty, jeżeli nie wrócimy. Wrócimy tu. Na pewno. Theo tôi, theo tôi. Nhanh lên.
tutaj są! Từ đây trở đi là thung lũng rắn, chứ một thằng da trắng nào dám vượt qua. Mówi, że niedaleko stąd zaczyna się strefa, do której nikt żywy jeszcze nie dotarł. Kunyazi. Đây là đền thờ thần rắn. Con đường này sẽ dẫn đến đó.
Pamięta pan manuskrypt? 3 razy kuman. Nie przetłumaczyłem wtedy dokładnie tego słowa. Mnich powiedział, kuman to coś, co wiedzie w górę czy w dół. Wskazuje drogę. A jednocześnie ma moc niszczącą. Tu jest granica Doliny Potęgi i Mocy. Nic tam nie podlega ziemskim prawom. I nikt nie może być tam pewny swego jutra. Rồi không biết ngày mai cái gì sẽ xảy ra. Các người cứ đi đi. Rồi các người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Mówi, że dalej idziemy sami, na własną odpowiedzialność. Kuman wskazuje dolinę. Ej! Zobaczcie, co znalazłam! Genialna. Poproszę futero. To jest to. Uważaj! Christine! Nic ci się nie stało? W porządku, rzućcie linę. Poczekaj! Zaraz schodzimy do ciebie! Pomóż nam! Krawędź! Trzymajcie! Tam są bojemniki z gazem! Jezus Maria, nie działa! Nie działa! Trzeba było odbezpieczyć! Skąd on to wziął? Przecież Butoli nie chciał mu tego sprzedać.
wygląda na to, że węże strzegły podziemia tylko przy wejściu. To chodźmy. Cii, stójcie. Ale by nas urządzili. Skąd tu licha lasery w świątyni? A jest pan pewny, że to jest świątynia? To jak dalej pójdziemy? Niech pan pomoże. Szybciej. Uwaga! Lasery to był drugi Kuman. Idzie do manuskryptu. Rzuć w korytarz! Zacznę wierzyć, że kosmici naprawdę odwiedzili naszą planetę. Ten napis przypomina mi manuskrypt. Potęga i moc jest tu. Ostrożnie. Odsuńcie się.
Trawę, nie wygłupiaj się! Trawę, rzuć linę! Tu nasze drogi się rozchodzą, profesorze. A co? Myślałeś, że będę cię ciągnął z powrotem do Paryża? Naprawdę byłeś tak naiwny? Byłeś mi potrzebny tylko po to, żeby kto zdobyć? Draniu! Ty sukinsyno! Panie Traven, opuścił pan przyjaciół w takiej sytuacji? To niegodny oficera. Kamień! Co on gada? Jeżeli pan to stąd zabierze, całemu światu grozi zagłada. Bzdura. U nich ostrzega, że w amforze jest dobro i zło, mądrość i władza. Mówi, że ukryli ją tutaj przed wiekami przybysze z odległych gwiazd. Jeżeli zostanie otwarta, nad światem zawiśnie nieszczęście. Dlatego ta amfora musi wrócić na swoje miejsce. Powiedz mu, że nie wierzę w bajki. To nie są bajki. A nawet gdyby to były bajki, ta amfora jest własnością naszego narodu. Muszę ustąpić przed siłą. Oto ona. Co się zdarzyło między tobą a Travenem w korytarzu? Nic. Christine. Traven zgubił tabliczkę pilota, którą wyjął z helikoptera. Zgadnij, z jakim nazwiskiem.
Kapitan Bernard Traven. Dlaczego chciał ukryć, że tu był? Myślisz, że on sam ukradł manuskrypty? Ależ idiota ze mnie. Traven pozbywa się świadków. Spójrz. Uratowałeś nam życie. To są wasze święte pisma. Zwracam je zgodnie z łową. Xin cảm ơn. Cái người đi cùng với các anh chị đã mang một vật còn quý hơn vật này rất nhiều. Đó là bảo vật của các tinh tú. Nó chứa sức mạnh của vũ trụ. Đôi bàn tay độc ác sẽ nhẫn nhân loại đến chỗ diệt vong. Vẫn chưa muộn. Hãy chặn đứng hắn lại. Nếu không, kẻ tử thù của thung lũng rắn sẽ tiêu diệt tất cả nhân loại. Andrii, zobacz, co tu się stało. Biegnij po pomoc. Weź Gazik i wracaj tu. Ja biegnę do nich. Dobrze. Jan. 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 Ty słyszysz mnie? Janku! Ja 8. 9. Mat. Ach, ty kurcie. Dziękujemy. No, do zobaczenia. Do widzenia, dziękujemy. Trzymaj się. Cześć. Bądź zdrowy, Jan. Bardzo zmęczony, ale ty mi dasz potęgę i moc. Zapanuję nad światem. Zobaczysz. Wrócili państwo w ostatniej chwili. Tak? Wasz samolot odlatuje jutro o 5 rano. Ach, dziękuję. A oto prezenty od linii lotniczej, proszę. Przyjaciel państwa, pan Traven, jest u siebie na górze. Thank you.
Uciekajmy stąd. To już drugie morderstwo w naszej obecności. Poczekaj, tylko zrobię zdjęcie. Zwariowałaś, zaaresztują nas. Chcesz zginić w więzieniu? Poczekaj. W Paryżu wylądujemy o godzinie 15, czasu miejscowego. Życzymy przyjemnej podróży. Co my z tym teraz zrobimy? Mamy w rękach klucz do władzy nad światem. Tylko co tym kluczem można otworzyć? Proszę, tu są klucze. I dokumenty. Samochód jest tam, na parkingu. Weź to. Masz, zaraz przyjdę. Christine? Stało się coś? Nie. No i co mi pan ma do powiedzenia? Niestety ciągle nic. Próbowaliśmy różnych sposobów, odmawia odpowiedzi. Niech pan zaczeka.
Jak idą próby? Przyjrzyjcie się temu testowi. W amforze ukryty jest jakiś pojemnik. Ale co to jest? Tego jeszcze nie wiemy. Ale pojemnik jest ze stopu ceru, lantanu i neodymu, którego w warunkach ziemskich nie można uzyskać. I dalej nie mogę powiedzieć, co jest w środku. My musimy to wiedzieć. Możemy rozciąć amforę laserem i spróbować to nowe wiertło. Dobrze, niech pan próbuje. Sprowadźcie mi Tarnasa, szybko. Wstawaj. Wstawaj, idziemy. Witam, panie Tarnas. Kim pan jest? Ja protestuję przeciwko takim metodom. Odpoczął pan już po tej męczącej podróży z Azji? Żądam, by umożliwiono mi widzenie się z konsulem. Niech się pan uspokoi. Ja chcę pana przeprosić za zbyt obcesowe zaproszenie, ale obawiałem się, że sam pan do mnie nie zechce przyjechać. Ale dlaczego nie? Uwielbiam dostawać po głowie od nieznajomych facetów. Widzę, że poczucie humoru nie opuszcza pana. Ale do rzeczy. Proszę, niech pan usiądzie. Nie, tu, panie Tarnas. I posłucha mnie uważnie. Reprezentuję pewną organizację albo stowarzyszenie, które zajmuje się badaniami z różnych dziedzin, a które zazwyczaj są objęte ścisłą tajemnicą. Zainteresowaliśmy się odkryciem, którego pan dokonał wspólnie z majorem Travenem. Zdaje się, że to wasze zainteresowanie Traven przypłacił życiem. O, to są koszta, które trzeba zawsze wliczać w ryzyko takiej akcji. Można już włączyć rejestrację? Dobrze, zaczniecie za chwilę. To jest ostatni moment, kiedy może nam pan wyjawić to, czego pan nie powiedział dotychczas. Co jest wewnątrz tej amfory? Mówiłem wam już, że nie wiem. Wiem tylko, że jej otwarcie może grozić nieobliczalnymi konsekwencjami. Niech pan popatrzy. W tej amforze jest pojemnik. Zrobiony jest ze stopu, który można otrzymać tylko w warunkach próżni kosmicznej. Nie powie mi pan chyba, że zrobili go mnisi buddyjscy. Nie wiem, czy to zrobili mnisi. Mogę tylko panu powiedzieć, co było w starych manuskryptach. Jest tam mowa o jakichś przybyszach z kosmosu, którzy schronili się na Ziemię właśnie z tym pojemnikiem. Ale co to może być? Nie domyśla się pan? Jest to prawdopodobnie zakodowana jakoś tysiącletnia wiedza tej cywilizacji. Sprawdzimy to. Niech pan posłucha. Powtórzę panu ostrzeżenie starego mnicha. Złe ręce mogą powiększyć zło, które się w tym kryje i sprowadzić zagładę na świat. Niech się pan zastanowi, czy jesteśmy gotowi do odkrycia tej tajemnicy. Mimo to otworzymy ten pojemnik. Ale jeżeli tam wewnątrz znajduje się materiał wybuchowy, zginie pan razem z nami. Można już włączyć rejestrację? Zaczekajcie. No dobrze, niech pan zaczyna, Molino.
No, udało się. Ciekawe, co to takiego? Niech pan uważa! Zmyj twarz! Natychmiast! Pali jak jasna cholera! Nie dotykaj go! Uciekaj! Ogłaszam alarm biologiczny pierwszego stopnia. Ależ to jest Bryciel. To już nie jest Bryciel. W jaki sposób wyjaśni pan tę mutację Bridgera? W cieczy odkryto także znaczne ilości substancji o nieznanym dotychczas na Ziemi kodzie genetycznym. Przypuszczamy, że przeniknięcie tej substancji do środowiska naturalnego spowodowałoby zachwianie równowagi biologicznej i stworzenie monstrualnych mutantów. Teraz docenia pan wagę militarną tego odkrycia. Ten polski profesor przywiózł nam broń biologiczną, jakiej tylko można marzyć. Gdyby się dostała w obce ręce, szantaż atomowy byłby niczym wobec tej broni. Będziesz rządzić światem, jeśli uda ci się wyzwolić potęgę i moc. Przepraszam, co pan powiedział? To cytat z tajskiego manuskryptu, od którego wszystko się zaczęło. To zrozumiałe, że po śmierci Bridgera nie możemy kontynuować eksperymentów w Paryżu. Dalsze badania przenosimy do laboratoriów na atolu Mataiwa. Pan osobiście zajmie się przewiezieniem tej amfory. Jest w tym kontenerze.
Niech pan spojrzy, co się dzieje. Wzywam bazę, powtarzam, wzywam bazę. Cholera. Radio nie działa. Nie, zostawcie mnie. To przecież ja. To ja. Iwon. Iwon. Nie pamiętasz? Jesteś zmęczony, powinieneś odpocząć. Tak. Jak mogłem zapomnieć? To przez te koszmarną wyprawę. To dżunglać. Mnisi. Ty węże. Coś ci się śniło. Za dużo czytasz tych wschodnich manuskryptów. Pamiętam. Leciałem samolotem, potem... Potem wylądowaliśmy. Potem... Zapomniałem, co było potem. Nie było żadnej dżungli, żadnych mnichów, żadnej Azji, żadnych węży. To był sen. Zapomnij o tym. Musisz zapomnieć. A ty? Ja też byłam w twoim śnie. To był cudowny sen. Śniło mi się, że zakochałam się w tobie. Christine. Nic nie pamięta. Tylko martwi niczego nie pamiętają. A on żyje dzięki tobie. Jemu się wydaje, że to mu się przyśniło. A czy to nie był sen?
nie. Nigdy więcej Azji.